Elon, jak wiecie, sporo się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat kolejnego airdropu, który dostaliśmy na sieć Juno. Krótkie intro i lecimy. Zaczynamy oczywiście od mojego bloga www.marekporwol.pl Znajdziecie tutaj najnowsze artykuły, które dla Was przygotowuję w sumie ostatnio dziennie. Mamy informacje o NSBT, mamy informację o Beatsong, jest oczywiście Stargaze, o którym nagrałem osobny materiał. Jest też Fortis, czyli Fortiso Ekonomia i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Przejdźmy już. Do tego wpisu. Jeśli chodzi o wpis, podałem tutaj proste informacje, które wam pozwolą swobodniej poruszać się po portfelu, który używamy, a jest nim portfel Kepl. Także tu jest informacja, jak dodać tokeny do takiego portfela w nawiązaniu do jakiejś sieci. Jeśli chodzi właśnie o ten token FOD, no to tu można było go dodać manualnie do portfela wcześniej. Tu mamy adres kontraktu. I wam pokażę, w jaki sposób mogliście to zrobić. Przechodzimy do portfela Cap. Tak jak tu macie screeny. No to przechodzimy najpierw do portfela Cap, przełączamy w nim sieć na Juno. Tutaj u góry wybieramy sieć Juno. Ja już tą sieć mam wybraną. Wybieramy tutaj te trzy kreseczki po lewej stronie i mamy opcję tego portfela. Mamy adres book, mamy settings, mamy dodaj token. Zobaczcie, tutaj klikamy dodaj token. No i tutaj wpisujemy nasz adres tokenu, czyli adres kontraktu, na którym jest ten token stworzony. Ja skopiuję tu ten adres i wkleimy go tutaj testowo do portfela. Dodaj token, wklejamy adres. No i zobaczcie, pojawił się nam token do dodania Fortis o ekonomia token fod i tutaj jeszcze kilka innych informacji. Jeśli chcecie taki token dodać, no to klikacie Submit. Ja już ten token miałem wcześniej dodany. Znajdziecie go tutaj na tej liście w portfelu KEPT, ponieważ to są sieci, a odpowiednio tokeny znajdujemy tutaj poniżej. Przejdźmy z powrotem na bloga i zobaczmy o co tutaj chodzi z tym airdropem. Macie tutaj link do strony Fortiso. Ekonomia.space łamane przez airdrop, no i tam dzieje się magia. Tam osoby, które zakwalifikowały się na tego airdropa, mogą odebrać jednego fota. Tego fota później zamieniamy na bifota i później jeszcze kilka kliknięć i wrzucamy to na staking. Także przejdźmy już teraz do tej strony Fortiso Ekonomia Space. Strona wygląda w ten sposób. Można tutaj zmienić sobie kolor na ciemny lub na jasny, tak to działa, ale nas interesuje zakładka airdrop. Tutaj, jeżeli macie kwalifikacje na ten airdrop, to po połączeniu waszego portfela będziecie mogli taki airdrop odebrać. I on oczywiście znajdzie się później tutaj na wolecie. Zobaczcie, ja tutaj mam podłączony portfel, w którym nie kwalifikowałem się na żaden airdrop. I tak to u mnie wygląda. Mam tylko troszkę Atoma, troszkę Juno, troszkę Osmo. Ale teraz przełączę to na portfel, który mi się tutaj zakwalifikował. Do tego airdropu odświeżę stronę. Adres portfela się oczywiście zmieni no i tutaj już dzieje się troszkę więcej ja trochę tych bifotów sobie zostawiłem, resztę zamieniam na inne tokeny ale zaraz wam wytłumaczę o co tak dokładnie tu chodzi, jeśli zakwalifikowałeś się na airdrop no to tu można odebrać jeśli już odbierzesz to będziesz miał already climbed, później przechodzimy sobie do tego miejsca BORN module tutaj i będzie można tego jednego fota zamienić na bifota no, i ten bifot później można wykorzystać znowu do zamiany na gifota i tego gfota stejkujemy. Ja oczywiście to tu wszystko na moim blogu opisałem. Już Wam tutaj jeszcze pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest wszystko rozpisane krok po kroku, jak to należy zrobić. Czyli zamieniasz jednego fot na 10 bifot, czekasz chwilę na to, aż transakcja zostanie wykonana poprawnie i pojawi się na saldzie Twoje bifot. Za jednego fota otrzymujemy 10 Bifotów. Kolejnym krokiem jest zakładka Grand Module, czyli tutaj zamieniamy Bifota na Gifota, a następnie wrzucamy go na staking. No i tu przejdźmy już teraz do tej zakładki. Mamy tutaj zakładkę Grand Module, i wrzucamy tutaj sobie swoje bifoty, zobaczcie ja ich mam na razie tutaj 14 tutaj jest balans, ale można wybrać max, no i zamienić je należy na gifoty no i teraz z 14 bifotów mam 0,0013 czy tam niecałe 14 tych gifotów no i te gifoty wrzucamy w staking, jak mamy już Stworzone G-foty, ja Wam pokażę tutaj na przykładzie jednego tokena. Dajemy barn, klikamy i potwierdzamy tą transakcję, i pojawi nam się tyle G-fotów. No i później, klikamy tutaj sobie max i dajemy stake. W tym momencie zastejkujemy swoje G-foty. Tutaj w staking. Ja mam tego 0,026 troszkę z hakiem. No a jak teraz dodam, to tu troszkę ta liczba się nam zmieni. No i naliczenia są raz dziennie, prawdopodobnie między pierwszą a drugą w nocy. Zobaczcie, tutaj wskoczyło mi troszkę więcej tych G-Fotów. Rewardsy ja już odebrałem. Tutaj normalnie klaimujesz sobie nagrody i nagrodą jest znowu. To co na początku dostaliśmy jako airdrop, czyli fot. Fot jest nagrodą. I teraz, żeby sprzedać tego fota, to znowu potrzebujemy wejść w zakładkę Born Module i tutaj tego fota, którego otrzymaliśmy ze stakingu, możemy zamienić na Bifot. Mam nadzieję, że nie zgubiliście się i Klejcie, troszkę to jest zawiłe, ale jeśli przeklikacie, no to załapiecie o co tutaj chodzi. No i później, jak już mamy te bifoty, a chcemy je sprzedać, no to tutaj potrzebujemy wejść na platformę UNOSWAP. No i wchodzimy na UNOSWAP, ja to tutaj odświeżę. No i patrzymy sobie, czy jest coś takiego jak FOT. No i mamy bifot. Na co to chcemy zamienić? Możemy zamienić na Juno, na Atom, na UST. Powiedzmy, że chcemy zamienić Bifota na Juno. Klikamy jedną sztukę. Jeden Bifot w tym momencie kosztuje dolar 86. Oczywiście cena tutaj parę dni temu była na poziomie kilku dolarów. Jeszcze wczoraj chyba 5 dolarów, dzisiaj spadła. No bo za każdym razem jak ludzie odbierają te nagrody o tej pierwszej, drugiej w nocy, no to oni część tych nagród lub całość tych nagród sprzedają. Ja to samo robię, ze stakingu odbieram i po prostu sprzedaję te bifoty, zamieniam na inne tokeny. Tutaj możecie sobie śmiało zamienić to na przykład na juno. Wygląda to w ten sposób, że wybieracie ilość tych bifotów, które otrzymaliście za zamianę fota na bifota, no i klikacie swap, potwierdzacie oczywiście tą transakcję. No i tutaj ja dostanę dolar 86, czyli 0,067 prawie Juno za tego bifota. Ja część tych bifotów, czyli nagród, które otrzymuję sobie zostawiam, bo liczę na to, że cena może wzrosnąć. Aczkolwiek póki co tam na tej platformie tutaj są takie procenty w stakingu że większość ludzi po prostu pozbywa się tych tokenów i cena leci na dół. Tutaj zobaczcie, APR jest na poziomie 3700%, czyli wrzucając zaledwie powiedzmy 100 dolarów, zobaczcie, 100 dolarów plus 3780% daje nam 3780 dolarów. I podzieląc to przez 52 tygodnie w roku, no to mamy 72 dolary tygodniowo, dzielone to przez 7 dni, daje nam 10 dolarów dziennie z zaledwie 100 dolarów. Tylko na uwadze trzeba mieć to, że jeśli ktoś z Was chciałby tutaj wrzucić sobie dodatkowo siano, no to ten procent bardzo szybko spada. Cena, jak widać, tego bifota. Także spada, no bo parę dni temu można było kupić 3-5 dolarów, dzisiaj spadła już do 1, 86. Dlaczego tak się dzieje? No, bo zobaczcie, mamy tutaj dodatkową zakładkę Stable Module, czyli SFOD. Zobaczymy, co to będzie i jak tutaj Platforma się przyjmie w dłuższym czasie. Jednak jak widać, większość ludzi ucieka z tymi zarobkami i wychodzi do innych tokenów, żeby nie trzymać tego, bo boją, się, bo boją się spadku ceny tego tokenu i to, że po prostu te zarobki gdzieś będą mniejsze. Ja tą platformę mam zamiar obserwować w dłuższym terminie. Zobaczymy co tu tak naprawdę dowiozą deweloperzy. Tu mamy zakładkę Stable Module, czyli kolejna funkcja. Tej platformy zostały 3 dni i 6 godzin na to, aby to zostało tutaj udostępnione i wprowadzone do użyteczności. Także widzicie, że może być to też spowodowane tym, że to wejdzie. No to osoby, które gdzieś tam stejkują na tym dużym procencie, chcą zdążyć przed tym wyjąć jak najwięcej siana. No i to jest zrozumiałe, to jest normalne. Zobaczymy, co podzieje się z ceną tych tokenów. Jak właśnie minie te 3 dni i 6 godzin, wracając tutaj do Grand Module, procent 3770. On tu skacze, on się zmienia i tak naprawdę można tutaj przyczulić dużo tych tokenów. Jednak, wchodząc i kupując Bifota na platformie Uniswap, no to tutaj zobaczcie, ta cena bardzo się zmienia. Była 5 dolarów, teraz jest już tylko dolar 80. Także jeśli ktoś kupił dwa dni temu, wczoraj za 5, no to dzisiaj już ma lekkie manko. Dlatego poruszając się na rynku kryptowalut, liczcie się z tym, że możecie ryzykować utratę części lub całości własnego kapitału. Oczywiście można też wiele zarobić, jednak trzeba liczyć siły na zamiary. I nie zawsze te duże procenty, które tutaj możecie zobaczyć, są tak bardzo opłacalne, no bo jeśli włożysz 100 dolarów wczoraj po cenie 5 dolarów za token, no to dzisiaj tak naprawdę masz dużo mniej Siana. Zobaczcie, jeśli ktoś wczoraj kupował bifota po 5 dolarów i wydał na to 100 dolarów, to bifotów ma 20, tak? No i teraz 20 tych bifotów. Już nie jest warte 100 dolarów, tylko 42 dolary, także ktoś stracił tak naprawdę 60% swojego wkładu. Oczywiście cena tego bifota może się zmienić ponownie na 5 dolarów, albo ciągle będzie spadać. Póki co Token jest tak bardzo inflacyjny w tej małej infrastrukturze, że widzicie, po prostu cena jego spada, i myślę, że osoby, które odbierają właśnie te nagrody ze stakingu, będą ciągle to sprzedawać, przynajmniej do tego wydarzenia. Tutaj mamy to wydarzenie, i przynajmniej do tego wydarzenia będą te tokeny sprzedawane. Zobaczymy, co tak naprawdę później się wydarzy. Także uważajcie z tym, ja sam dorzuciłem tutaj siano na samym początku, jak platforma w ogóle wystartowała. No to dorzuciłem troszkę sianka, dlatego też ja mam tych tokenów trochę więcej niż za jednego fota z airdropu. Ja mam tych tokenów GFOT 0,026 BIFOTA. Kupiłem sobie na platformie Unoswap i dorzuciłem to na staking. To co ja robię dzisiaj tutaj. No to odbieram moje nagrody, zamieniam sobie FOTA na BIFOTA i tego BIFOTA na UNOSWAPie zamieniam na inne tokeny, trzymając tylko bardzo mały procent tego GFOTA, ponieważ tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że procent tutaj zarobku będzie spadać, zresztą to widać, że on ciągle tutaj z minuty na minutę spada, no i oczywiście wartość tokenu będzie bardzo bujać i będzie skakać. Dlatego warto w tego typu stakingach zdecydować czy na dłuższy czas stać się na to, by jakąś kwotę tutaj zamrozić. No bo nie będziesz w stanie na szybko teraz na przykład wyjąć tych g -fotów, ponieważ w tym momencie nawet jak dasz tutaj unstake, no to G-fota nie zamienisz sobie z powrotem na BIFOta, fota bo nie ma takiej w ogóle tutaj opcji. Więc to nie jest takie proste, trzeba analizować wszystko, trzeba analizować, oczywiście, zysk do ryzyka, no i przede wszystkim działać z zimną głową. To by było na tyle, jeśli chodzi o platformę Fortiso Ekonomia. Dajcie suba, dajcie łapkę do góry, napiszcie w komentarzach, kto z Was zakwalifikował się kilka dni temu na ten airdrop, no i kto razem ze mną stejkuje sobie. Te tokeny i odbiera nagrody. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.